Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Berserku, bo ten Berserk wręcz już się prosił o to, aby z niego nagrać odcinek. Dlaczego? No jak sami wiecie, generalnie na postaciach nie używam w ogóle darmowych prób, oprócz na Wojowniku. Na Wojowniku tam się staram maksować wszystko i tak dalej, więc tam nawet darmowe próby cały czas regularnie sobie klikam. A tutaj na tym Berserku, dosłownie pomiędzy tymi odcinkami ostatnio, jak go nagrywałem, a teraz użyłem 3 darmowych prób i od razu padły 2 tornada i jedna karuzela z idolami. Tą karuzelkę wam mogę od razu pokazać. Tornado oczywiście nie zapisywałem, no bo to tam nie ma sensu. Willy Rex, no tutaj Wojownik mu nie zrobił za wiele. Mag, jak widzicie, bardzo mocny krytyk. Tutaj Kunegunda też swoje podziałała. No i nasze to jest w ogóle zwiadowca, ale zobaczcie, tutaj 2 mocne krytyki i nam padł za właśnie darmową próbę. Więc uznałem, oprócz tego jeszcze na Paladynie, który ma 395 bodajże na ten moment level, jesteśmy już dalej z Tornadem niż na tym Berserku, więc no naprawdę cienko. Także dzisiaj powinniśmy tu bardzo dużo w tych lochach podziałać. Jestem już po ławce, jestem już praktycznie po wszystkim, jak widzicie bardzo malutko mi do levela brakuje. Mamy event Golda dzisiaj, ja to nagrywam w niedzielę, pewnie też to w niedzielę dostaniecie, więc władujemy sobie tutaj całego tego Golda, już będziemy mieć ponad 35 tysięcy siły, więc no to jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o podstawę, to 8700, tutaj HP cały czas 3300, taki mam plan, żeby iść do około 15 tysięcy w tej sile w podstawie i potem na przykład do 5 tysięcy w HP, to będzie taka proporcja, powiedzmy 3 do 1, wydaje mi się, że jak na Berserka to będzie git, zawsze to można tam, wiecie, potem zmienić, także nie ma problemu. No jeżeli chodzi o rankingi, najważniejsze rankingi, które mnie interesują, gracze i pupile, jak widzicie, na obydwóch jesteśmy na pierwszej pozycji. Tutaj w tych graczach mamy dosyć sporo, bo 4000 czci, prawie równe przewagi nad drugą osobą. No i tak, w pupilach tak samo, no w pupilach to jest wiadomo, duże RNG, w sumie możemy tutaj sobie walki zrobić, tylko na karmie, bo już mówię, jestem po kółku, jestem po misjach, żeby to wszystko ogarnąć sobie przed odcinkiem, żeby, wiecie, jeszcze tych statystyk władować, zawsze to troszeczkę pomoże, zwłaszcza, że ten event Golda jest, tu sobie to nakarmimy i dobra, no my tutaj generalnie lecimy od lewej do prawej. Ja tak robię te walki, no bo co, no wiadomo, duże RNG, nie ma co tutaj się bardzo starać, no ale jak widzicie, tym razem się udało, tutaj jeszcze jeżynki nam wypadły i okej, jest git, tak jak mówię, no w tych pupilach troszkę tej czci też przewagi jest, także nie ma co narzekać. Co tutaj więcej się pozmieniało od ostatniego odcinka, chwilę wam popokazuję i lecimy do tych lochów. Akademię sobie dobiliśmy na 20, ostatnio chyba mieliśmy jakoś tam 17, także już chciałem tą akademię na 20, żeby tego expa jak najwięcej wyciskać. Wiadomo, że teraz z każdym levelem będzie go mniej, no ale trudno, grunt, że już jest na tym 20 poziomie. Oprócz tego teraz już kopalnie lecę tak naprawdę do setki. Jeżeli by się coś stało, że na przykład nie miałbym surowcy, albo coś tam, jakaś przerwa by była w kopalni, no to pewnie bym leciał skarbiec, bo on jest tylko na 15 poziomie, ale na ten moment priorytet to kopalnia. Jakoś tak wygląda, że mam około 130 przewagi statystyk na każdym gemie nad resztą. Tutaj na przykład Moraxi ma po 500 tak średnio. Tutaj jeszcze Commandos ostatnio widziałem, że się przebierał. W ogóle Commandos strasznie nadrobił lochy po przebraniu. No i jak widzicie, levela ma o wiele więcej od nas. Oprócz tego, z tego co wiem, on leci cały czas na expa. My już na tego Golda, więc no on tego levela na pewno będzie miał przewagi. No ale jak widzicie, po czci jednak mimo wszystko te statystyki swoje robią. Tak jak mówię, no on tutaj ma na przykład po 550, chociaż nie, też ma niecałe 500, no różne ma te gemy, taki śmieszny rozstrzał w sumie. Natomiast generalnie no tak, dużo osób mi też zarzuca, że o, mówiłem, że Berserk jest słaby w late game'ie, a tutaj ja na 400 ponad poziomie mam taką przewagę. No generalnie tu się rozchodzi o to, chyba powtarzam generalnie, ale to mniejsza z tym, rozchodzi się o to, że po prostu no tu już statystyk się nie oszuka, tak? Jeżeli ja bym miał równe statystyki z Moraxim, czy nawet z takim Commandosem, to na pewno bym przegrywał po prostu, tak? Bo to już by była przewaga ich klas. Natomiast, że ja tutaj mam 35 tysięcy siły, a Moraxi, który ma 2 itemy na siłę, ma jej tylko 32200, no to wiadomo, że jemu będzie mnie ciężko pokonać. Tak samo no Commandos tutaj inteligencji ma niecałe 32000, więc na tym to polega, że po prostu no tych statystyk mam więcej i dlatego wygrywam, nie? Jeżeli się tam zrównamy za jakiś czas, bo pewnie się zrównamy, bo ja tutaj głównie tą przewagę to wyciągam z kamyków, bo tych kamyków, tak jak mówię, no tam mi średnio po 130 więcej daje każdy kamyk, no to pewnie już będę przegrywał po prostu jako słabsza klasa, no ale to wiadomo, zobaczymy, jak to się wszystko
porozwija. Na razie jest dobrze, na razie w sumie mi się fajnie gra tym berserkiem, więc nie ma co narzekać. Dobra, pierwsze co sobie do karuzeli z idolami wlecimy. Jeszcze fajnie, że Wiedźma ostatnio wczoraj chciała zbrojki, natomiast dzisiaj chciała buty, bo dzięki temu praktycznie całe Ekumi się oczyściło, także dzisiaj możemy trochę poklikać, bo wiadomo, też nie chcę za dużo, żeby po prostu nie tracić golda, nie? Tutaj mam rękawiczki, które wrzuciłem do kibla, ale one są z ulepszoną jakością przedmiotu 5, czyli ja je po prostu chcę zostawić, tu dają w sumie też sporo dość, ale ja je chcę zostawić, żeby sobie potem to w kompletnym secie użyć, żeby nie musieć tego od nowa szukać. Dobra, lecimy do karuzeli z idolami i mamy Alvaro. Z tego co wiem, jak pokonamy... A Alvaro to jest mag w ogóle, ja myślałem, że to jest wojownik. Dobra, to jego powinniśmy kliknąć, dokładnie. I mamy 404 poziom, no poszło dosyć łatwo. I mamy coś też dla tutaj tej naszej Kunegundy, akurat spoko. No w sumie te jej dają więcej, ale nie ma co narzekać. Zwłaszcza, że tamtych jej, tak jak mówię, nie podmienimy, bo szkoda runy. Czyli my dajemy tak, tutaj sobie odzyskujemy klejnot. W ten sposób cyk i możemy jeszcze razy dwa ulepszyć w ten sposób. Tak mi się właśnie kojarzyło, że teraz będzie dwóch magów w tej karuzeli. Tylko myślałem, że to będą, że to po tym Alvaro, że ten Alvaro to jest jeszcze wojownik. Ale z tego co widzę, to jest mag i chyba ten też powinien być magiem. Dokładnie, Polterra co ciekawe, też mag, więc też powinniśmy go tutaj machnąć, jak nam wleci jakaś ładna seryjka. On ma 366, no to jeszcze 300 milionów nie dostaniemy. Ale zawsze to trochę expa, zawsze to nie ma co narzekać. Tam jedną próbę widziałem, taką bliższą powiedzmy. Także spoko, no popróbujemy go, no nie ma co chyba, nie ma co przestawać, dopóki go nie pokonamy, no to jest jednak mag, a my tutaj tym berkiem jak się rozpędzimy, to i go pokonamy. W sumie, o tam znowu 14 milionów, muszę pamiętać, że tam 6 milionów, kurde, no blisko 8, no jest do zrobienia, jakiś mocniejszy hitek i na pewno siądzie. Także tak to wygląda, no mówię, z tym berkiem, tak jak mi tam piszecie, że widzicie, że mój berek jest mimo wszystko mocny, to jest to właśnie różnica statystyk, jest to to, że zostawiłem HP tam tylko na 3300 poziomie, a teraz wszystko ładuję w siłę, już jej tam mam, jak sami widzieliście, 8700, więc no to jest też bardzo dużo, chyba najlepsza podstawa na tym serwerze na ten moment. Dobra, padł, super. Także jest git. Poczekajcie, my tutaj sobie to wszystko będziemy zapisywać. Na sam koniec wam popokazuję tego Alvaro tak samo. I co tutaj mamy jako kolejnego przeciwnika? Kolejny mag, okej, czyli i to już jest, nie, jeszcze nie 400 poziom, to on nam jeszcze 300 milionów nie da, ale zawsze coś tam na pewno tego expa blisko 300 milionów nam da. Kurde, i pokonaliśmy go, zobaczcie, tylko że nam się nie zapisało niestety walka, bo był ten lag. To samo miałem na wojowniku tam parę lochów zrobiłem, chciałem wam pokazać na odcinku, a niestety mi się za szybko klikałem i po prostu przeskoczyło tego przeciwnika, no i jak sami widzicie, nie ma go tutaj, a jak wykorzystamy ten trik z areną, gdzie weźmie, o, nie zapisałem walki, znowu nie zapisałem. Gdy sobie to zapiszemy, cyk, i wejdziemy sobie tutaj, to mamy już z tym kolejnym przeciwnikiem tą walkę przegraną, nie? Bo jakby to się zbugowało. No ale trudno, Gruncze go pokonaliśmy, co my w ogóle z nich podostawaliśmy, bo to też jest ciekawe. Aha, tu już jest wszystko, wszystkie cechy i tutaj mamy coś na siłę, plus 20, a jak u wojownika plus 82, no to bardzo dużo, dobra, no to mu podmienimy jak najbardziej, zamień runy, trzeba znaleźć to jajko, 12, ok, cyk. Odzysk klejnotu w ten sposób, cyk, dobra. A to możemy sobie rozmontować, bo to jest, no na wszystkie cechy to nam się nie przyda. Tu jeszcze razy dwa ulepszymy za pamięci i jest git. Ja tu cały czas sprawdzam, czy te czary są ok, ale z tego co widzę, są dobre. Dobra, i tutaj mamy Fatty Pillow. Fatty Pillow to już jest najprawdopodobniej kolejna blokada, chociaż no tutaj on ma 300 milionów, no do tych 150 powiedzmy mu schodzimy, z tego co widzę, ale czy my go dzisiaj pokonamy? No Kunegunda, to akurat już musi Kunegunda tutaj pomóc, bo jednak no on 290 tysięcy siły, jak my w ogóle go tutaj bijemy? No ten nie za wiele, Maguś też nie za wiele i na hita schodzi. Kunegunda nawet nie na hita, o dziwo, ale okej, okay, a my... No, takie krytyki niezbyt mocne, okej. Okay. No dobra, powiedzmy, że jeszcze z 50 na niego grzybków wydamy. Jeżeli nie siądzie, to próbujemy dalej, lecimy dalej. To tornadko sobie zostawię na koniec, bo tam na pewno będę potrzebała miejsca w ekwipunku, więc...
sami rozumiecie, o co chodzi. Dobra, no jeszcze 20 grzybków na tego. No tutaj mówię, no Kunegunda jakby podziałała, to może i by coś się dało zrobić, ale sami widzieliście, że nawet te nasze hity wcale nie są mocne. No nie ma co się dziwić, jak on tutaj ma tyle tej siły, no to wiadomo, jak to wygląda. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o karuzelę z idolami. Wiedziałem, że tutaj popchniemy, że będą ci magowie, więc jakby jestem zadowolony z tego, ale możemy teraz poszukać czegoś innego. Mamy Hemoridor. Mamy paszczę Taurona. Ostatnio nie była ona do zrobienia, a teraz zobaczcie, bardzo dużo jej schodzimy. No i pokonana, dobra, super. Zapisujemy to sobie, potem to wszystko standardowo pooglądam. Mamy plus 21, pierścionek temu zmieniliśmy. Co prawda 10 milionów, ale w sumie będzie na jutro do kibla, więc spoko, możemy zostawić. No i mamy Necromancera. Necromancer to jest też wojownik, w sensie paladyn czy wojownik, bo tamten to był paladyn. Ten, z tego co widzę, to jest po prostu zwykły wojownik, dokładnie, blokuje. Ale spoko, czy my tego Necromancera nie jesteśmy w stanie też kliknąć? Tak mi się coś wydaje, że on może byłby do zrobienia. Tam 20 milionów. No chyba wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zamknąć Hemoridor. Dobra, kurczę, no ten Berserk, troszkę go tutaj nie ruszać i zobaczcie, ile od razu, jaki od razu progres piękny jest. Dobra, to obejrzymy standardowo później. Tu znowu 10 milionów, a ile to daje? Plus 31, no to wcale nie tak dużo, a będzie do kibla. Albo jeżeli wiedźma by chciała, no to do wiedźmy. Ale to tam się okaże na dniach, powiedzmy. Okej, okay, Hemoridor zamknięty, także jest super. Zostaje nam ostatni loch w strefie światła. I tutaj jest ten Hades. I ten Hades to jest no ciężki rywal. Nie ma co mówić. Zwiadowca, o ile się nie mylę. Dokładnie, tak, zwiadowca. No ale czy my go tutaj klikniemy? Ostatnio już próbowaliśmy. Do 1600, nie będziemy tutaj dużo na niego tracić grzybów, bo nie ma co. Z tego co widziałem, to tam go nawet paladyni na 400 chyba 40 czy tam 50 rozwalali, więc no nie jest to wcale łatwy przeciwnik. No i ta Góra Olimp to jest taki loch, z którym najdłużej, jeżeli chodzi o strefę świata, się właśnie wszyscy męczą. Tak więc no nie będziemy tu aż tak raszować. No on by nam dał 300 milionów expa, także byłoby spoko. Zobaczcie, tak dużo lochów zrobiliśmy i ledwo niecały levelik wbiliśmy. Ale zawsze coś, zawsze do przodu, zawsze powolutku będziemy się tutaj wspinać. 405 level, no to już w sumie się zbliżymy do komandosa na dwa levele, więc nie będzie tragedii. No ale mówię, no z nim to już raczej nie ma co podejmować rękawicy, jeżeli chodzi czysto o level, bo nie dogonimy go, dlatego że on tej przewagi w expie ma bardzo dużo i cały czas ją teraz robi. No bo zobaczcie, my wbiliśmy 400 poziom 31 lipca, czyli już niedługo będzie miesiąc, a my z czystej jawki to nie wiem, z 3 levele wbiliśmy. No ale tak to jest, jak się idzie na golda, nie ma co narzekać. Mi tam się podoba to, że właśnie te statystyki fajnie rosną. Dobra, mamy Hemoridor, znowu pająki, to jest zwiadowca, którego powinniśmy chyba zrobić. Przynajmniej tak wygląda, jakby chciał tutaj paść, więc popróbujmy sobie. 37 milionów. No jest do zrobienia, także musimy go kliknąć. Też 300 milionów nam da, więc wiadomo, fajnie. Ale kurde, zobaczcie, że jakiś opór stawia niestety. Mimo że tam cały czas znowu 30 milionów, znowu 30 milionów. Cały czas coś na tym 30 się, na tych 30 się blokujemy. Ale kurczę, no. No nie wiem, 37, 44. Dokładnie, zrobiony. Już tak miałem, że do 1500 i potem ewentualnie byśmy do niego wrócili, ale padł, więc super. Tutaj sobie od razu zapiszemy znowu, ile my dzisiaj już zrobiliśmy. No sporo tych lochów, będzie co oglądać. Dobra, tu jeszcze spójrzmy na ten pasek, ale to jest na wszystkie cechy, także od razu idzie do kowala. Też tutaj sobie właśnie u tego kowala zostawiłem miejsce, żeby było. 405 level, więc świetnie. Okrągły level, więc takie jak najbardziej lubię. I co my mamy teraz w tym Hemoridorze? Mamy jakiegoś wojownika, ale zobaczcie, tam z 500 milionów mu zbiliśmy do 80. Czy on by był też do zrobienia? Może tu jeszcze wrócimy, poczekajcie, nie ma co. Grunt, że ten jeden padł. Kapelusz gadki padł za pierwszym grzybem. Okej, okay. W ogóle poczekajcie, zapiszemy go standardowo, ale czy my, ile my za niego dostaliśmy? 300 milionów, kurde, takie proste 300 milionów na tym levelu.
Jak najbardziej spoko. No i mamy teraz jakiegoś wojownika, Kwach Argus, Agrus, przepraszam, ale spoko, 600 milionów, a my tu mu co chwilę zbijamy, zobaczcie, do niskich wartości, to on chyba też byłby do zrobienia. No ten, ta tradycją Szkoła Magii jest o tyle fajna, że tutaj nawet jak będą magowie, to my ich będziemy cisnąć i będziemy sobie inkasować te 300 milionów expa, także to jest naprawdę spoko. Ale tutaj ten Kwach, 19 milionów tam było, jeśli dobrze widziałem, to kurde, jeden hitek dosłownie jakiś mocniejszy, krytyczny. No chcę to wyklikać, wszystkie lochy, które możemy wyklikać, z tego powodu, że potem jak już wejdziemy do tego tornada, to raczej się nie zatrzymamy, bo my to tornado jesteśmy bardzo w plecy, więc tam no na pewno będziemy bardzo, bardzo długo, dużo czasu spędzić i tam to już raczej do, nie wiem, 100 grzybów sobie będziemy cisnąć. Ale tutaj kurde, dobrze by go było pokonać, no 50 milionów, 24, 43, no co chwilę takie bliskie próby są. Strasznie to jest niemiłe, no on ma tylko 60 tysięcy siły, więc on wcale nie jest tam jakiś mocny, jakichś mocnych hitów nam nie bije. Dobra, do 1300 powiedzmy, będziemy go tutaj próbować. Jeżeli nie padnie, no to trudno, przynajmniej wiemy, że jest się o co zahaczyć tam jakoś później, albo jak w tornadzie nam nie pójdzie i będziemy mieli jakiegoś bloka mocniejszego, to będzie w razie czego o co się zahaczyć. Okej, dobra, padł, super, całe szczęście, bo już się bałem, że nie pójdzie. Tu na wszystkie cechy także można rozmontować i tu jest dla maga rękawice plus 14, no to też szału nie ma, to też można rozmontować, dobra. I kogo my tu mamy kolejnego? Puszuś, to jest zwiadowca, może też i by był do zrobienia, ale dobra, na razie już go tu nie męczymy. Tego bossa orków, no dobra, też go na razie nie męczymy. Nordyccy bogowie, Thor. Thor jest mocny, więc Thora chyba nie będziemy w stanie ruszyć. To 13 piętro, kurczę, wydaje mi się, że on już tutaj by był do zrobienia. Ale tu zobaczcie, że oni są bardzo mocni, jeżeli chodzi o tą strefę mroku. Że my tu dopiero jesteśmy na 12 i nie idzie tego ruszyć. Dobra, na razie nie będziemy tego próbować. Tu jeszcze spróbujemy tą królową, ale nie, to jest zwiadowca, więc też zobaczcie, w ogóle nie ma jakiegoś, no chociaż tu jakieś bliższe próby się zaczęły, ale generalnie potencjału nie ma, żeby to ubić, więc nie ma co się starać. Dobra, wiecie co, wchodzimy do tego tornada i próbujemy tutaj przeklikać ile tylko możemy. No fajnie jakby buty dropiły, bo to zawsze jest do wiedźmy, od razu dzisiaj będziemy mogli dać, tam już widziałem jakieś buty, także spoko. No zobaczcie jak to idzie, to jest po prostu praktycznie darmowy expik dla nas. Kolejne buty, świetnie, jakiś tam hełm. No mówię, no my w tym tornadzie powinniśmy gdzieś na tym levelu być, na około 850 poziomie, jak nie dalej, dlatego że berserki tak na 420 mniej więcej już to tornado zamykały, więc no jakby sami widzicie jak to wszystko pada, praktycznie zagrzywa 2 i mamy 406 poziom, dobra, już 2 poziomy dzisiaj wbite. Dobrze mówię? 2? Tak, dobrze. Okej, nie mamy miejsca, ale tak, mamy buciki za 5 milionów, mamy prawie za 10, mamy za dyszkę znowu i mamy za 5800, no to nie są wcale takie drogie, ale spoko. Dodajemy sobie od razu w siłkę z przyjemnością i dobra, i tu mamy za dyszkę, tu jakieś coś tańszego. Tu wszystko za dyszkę, tu powiedzmy, że tańsze. No 8 to bym zostawił, tu 8 i dobra, to. Okej, my tu musimy jakoś to sobie uporządkować, powiedzmy tak na szybko. Tutaj damy hełmy, tutaj niech będą te trinkety i tu jakaś broń. Dobra, na razie niech to sobie tak leży. No i lecimy dalej. No mówię, no to miejsce w ekwipunku to jest jedyny mankament, przez który nie możemy tutaj za wiele tego tornada porobić, nie? Bo zobaczcie, że tutaj co chwilę dropią itemy za dyszkę, a ja tego nie chcę sprzedać, bo mi po prostu szkoda statystyk. Każde takie sprzedawanie takich itemków za dychę, znowu nie ma miejsca, takich itemków za dychę to jest po prostu to, że tracimy tam do tych, co sobie to zostawią i na spokojnie doklikają później. No tu prawie 8, ale dobra, musimy sprzedać. Tutaj za piąteczkę, tu znowu za piąteczkę. I chyba tyle, tutaj te 8, dobra, no na razie niech będzie. Lecimy dalej. Kurde, ale to pada. Co jest, nie ma miejsca? Nie no. Okej, kolejny, zobaczcie, że tu nawet nie ma w ogóle żadnych bloków w postaci wojowników, co ciekawe. Zaraz machniemy 800 tornado, więc spoko.
I chyba nawet będziemy w stanie, o tu jakiś wykrakałem, dopiero mówiłem, że nie ma żadnych bloków, a tu jakiś wojownik, ale dobra, padł i znowu nie ma miejsca w plecaku, okej, widziałem jedne buty, no niestety tanie, ale spoko, niech będą, tutaj za piątkę, dobra, no te ósemki musimy wywalać, trudno, no to jest strata, ale ja chcę dzisiaj jak najwięcej na tym odcinku zrobić, tu jest ósemka, dziesiątka, ósemka, no i dobra, tu ósemka, okej, dajemy sobie siłkę, spoko. No troszkę nam tam butów, znowu buty, super. Troszkę nam butów na początku poleciało, a teraz zobaczcie, że znowu jest lipa pod tym względem. Okej, lecimy dalej, tam jakiś epik, więc spoko, będzie do kibelka. I dobra, zaraz 407 wbijemy, 407 level. Tutaj wojownik, 80 tysięcy siły, ale on też dokładnie powinien nam paść. Kolejny, jakaś broń i znowu nie ma miejsca w plecaku, okej. Mamy tutaj buciki, znowu tanie, zobaczcie, 4 miliony za buty zamiast za dyszkę. To taka taniocha, ale okej, tu były też jakieś tanie pierścionki. Tu już pierścionek za piątkę, tu za czwórkę niecałą. Tu za ósemkę to prawie dycha, no ale sprzedajmy. I dobra, to w razie czego do kibelka. To na wszystkie cechy, no ale mówię, zawsze do kibla będzie. Spoko, próbujemy dalej. Padł. Tu zwiadowca to też powinien paść, dokładnie. No leci to, powolutku to leci, kolejny epik, musisz poczekać trochę dłużej. Ten 407 chyba wbijemy, więc spoko. Zobaczcie, jak tu byliśmy do tyłu, jeżeli o te lochy chodzi. To jest śmieszna sprawa. Wiecie co, chyba jak ten 400, zobaczcie, że my w ogóle praktycznie tyle tornad zrobiliśmy, a my ile grzybów wydaliśmy, nie wiem, 200? 300? Coś koło tego. Także to jest właśnie to i mamy 407 poziom, dobra, super. Tylko my teraz tak, chcielibyśmy troszkę znowu sobie miejsca zrobić, w razie czego, tutaj za piątkę widzę, tu znowu coś do kibla może być, tu cała reszta jest za dychę, no to jest kurde niefajne dla nas, ale okej, znowu ładujemy troszkę w siłkę, mamy już tu niedługo 8800 i czy my byśmy nie chcieli teraz trochę tego Hemeridoru i tej Szkoły Magii poklikać? Chociaż nie Hemoridor i Szkoła Magii, tylko 13 piętro i Hemoridor. Spróbujmy, bo to jakby zawsze trochę expa dostaniemy. A myślę, że oni są właśnie do zrobienia. Temu tu zostawało co chwilę mało, z tego co widziałem. Chociaż nie, no teraz jak tak patrzę, to te próby są raczej dalsze niż bliższe. No tam 120 milionów. To jest mimo wszystko wojownik. Ale nie, no z tego co widzę, to wcale to nie jest taki hopsiu. Dobra, tego zwiadowcę spróbujemy w tej uświęconej i to 13 piętro, tego piekielnego Petera. Bo jednak mimo wszystko wydaje mi się, że on już kurde powinien, no mamy bardzo dużo tej siły tym i jesteśmy w ogóle berserkiem. To w ogóle samo przez siebie powinno dawać tyle, że powinniśmy go pokonać. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Kolejny to nie pamiętam kto tam jest, padł, dobra, super. Tu mamy bardzo dużo tych stref mroku, zobaczcie ile tego popadało, coś pięknego. Piekielny Peter padł, mamy jakiś pierścionek na zręczność. Plus 12, więc nie za wiele i tutaj już nie mamy rozmontowań, więc dobra, damy go tu. A jeżeli by nie było miejsca, to go po prostu sprzedamy, no tam jeden itemek, nie będziemy się zabijać. I dobra, i mamy kogo? Mamy maga, okej, czyli ten mag też powinien nam paść. Z tego co widzę, dokładnie. Teraz mamy jakiś pasek dla wojownika, minus 2, no więc też szału nie ma, dobra. I kogo my mamy jako kolejnego? No i teraz mamy wojownika, no to Leander. Leandera już nie pchniemy, nawet nie ma co. Dobra, i mamy 407 level i prawie pół. Kurde, no kusi tego komandosa tutaj pokonać. Komandos oczywiście nas wyprzedzi, jak te lochy zrobi. No on jest tutaj, zobaczcie, 98-18 klasera, a my mamy 99-32, więc no tyle, zakładam, że ma wszystkie itemki, które powinien mieć, więc tyle jesteśmy po prostu z samych lochów do przodu. Także no bardzo dużo. Dobra, tą uświęconą tradycję szkoły magii jeszcze chciałem. Tego puczusia, bo tam były jakieś bliższe próby, to jest zwiadowca. Więc wystarczy, żeby on jakichś uników nie robił. My tutaj jakimiś krytami wjedziemy i padnie, dokładnie, super. Walki, puczuś zapisany, gruboskórny Bert. Dobra, chyba wszystko. Olbrzymi smok to jest tornado, dokładnie. Dobra, już mamy tu 20, prawie 4 minuty nagrania i praktycznie na samych lochach wszystko. Plecak jest pełen, okej, coś dla maga.
rękawice plus 15, ale nas to nie robi. Dobra, wiecie co, sprzedajemy to, no troszkę kryształu stracimy przez to, ale mamy go w sumie 70 tysięcy, to sporo. Ja tutaj na razie nic nie ulepszam, bo wiem, że na pewno się będę przebierał w następny epik, także nie ma co. Dobra, tutaj uświęcona tradycją i jeszcze mamy kolejnego zwiadowcę. Czy ten kolejny zwiadowca byłby do pokonania? Tak mi się wydaje, że mógłby być, tylko kurczę... 35 milionów, no była tam jakaś bliższa próba. Także mówię, no tak mi się wydaje, że on byłby do zrobienia. Dobra, powiedzmy do 800 grzybów, ustalmy sobie taki limit. Potem jeszcze ze 100 albo 150 na ten Hemoridor. I jeżeli on by tam nie padał czy coś, to jeszcze wejdziemy do Tornada. Najwyżej stracimy trochę golda, ale ja mam dzisiaj na celu dobić 408 poziom i przynajmniej na chwilę przegonić Komandosa. To jest mój taki cel, powiedzmy, na dzisiejszy odcinek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No kurde, tego zwiadowcę myślę, że też jesteśmy w stanie zrobić. Ale okej, dobra, to będzie tam jakiś cel na kolejny odcinek. Teraz ze 100 jeszcze spróbujmy tutaj na tego bossa orków. No to też mówię, to też jest 300 milionów expa, to też piechotą nie chodzi, więc dobrze by było go pokonać. Ale czy się to uda? A jeszcze w ogóle jakby kolejny to był jakiś mag, to już w ogóle by było świetnie. No ale chyba tak kolorowo to być nie będzie. Tą szkołę magii chciałem tam za wszelką cenę pchnąć, bo tam pamiętamy, że jest dużo magów, ale to bardziej pod koniec. Teraz no sami widzicie, że tam głównie są zwiadowcy niestety. Ale dobra, no i temu tu wcale tak dużo nie zbijamy. Tak myślę, czy jest sens go ładować w sumie. Chyba nie, no bo tam wydawało mi się, że bliższe próby były wcześniej. Teraz coś nie możemy za dużo zrobić. No tu nic nie zrobimy, tu nic nie zrobimy. Dobra, no lecimy to tornado. I trudno, no najwyżej trochę golda stracimy. Dobra, jakieś buciki, więc spoko. Cyk, i mamy dwie siłki znowu. I czy my mamy coś tutaj taniego, bo mamy niestety tylko jedno miejsce. Wszystko po dychu, no jak na złość. No i tutaj same do kibla, ale też po dychu. Kurde, no co my byśmy tutaj chcieli? No nie chcę nic za bardzo sprzedać. Dobra, no klikamy na razie. No i znowu. Dobra, trudno, co nam poleci teraz, to będziemy po prostu sprzedać po jednym itemku, jest jakaś broń, jest za 7, no okej, to aż tak nie szkoda. No ja chcę ten 408 level, ja go chcę i mam nadzieję, że mi się to uda, no znowu zadyszkę, no ja wiem, że nie powinienem, to jest tylko i wyłącznie na odcinek, normalnie to bym tego nie robił, ale trudno, okej, kolejny pokonany, cyk, cyk. Dobra, jakieś rękawice widzę za 4,5, no to na szczęście nie szkoda aż tak. Teraz mamy kot w onucach. To jest chyba ten sam w ogóle kot, który tam jest na 488 jako blok, ale spoko. No i dobra, no próbujemy go. No on raczej nas tutaj bardzo nie powinien zatrzymać. Tak mi się przynajmniej wydaje, dokładnie. Padł, znowu coś, 3 miliony, okej, to nie szkoda. Kolejny to zwiadowca, no to też powinien pęknąć. 10, no to już szkoda niestety. Ale spoko, jeszcze ile tornad i jeszcze... No tyle w sumie, miałem mówić, bo tam zabiliśmy dwa praktycznie za jednym zamachem. I dobra, tornado pokonane. Kolejne, bardzo dużo tornad, chyba ze 100 dzisiaj zrobiliśmy. 4 levele wbiliśmy ponad, więc no bardzo dużo. Przegoniliśmy Komandosa, jeżeli chodzi o level, sami możecie zobaczyć. On oczywiście nas na pewno przegoni, bo on ma tutaj raz, że przewagę, to zresztą powtarzam się, raz, że ma przewagę w expie, dwa, że leci cały czas pod expa. No ale mimo wszystko jest to naprawdę fajny wynik takim berserkiem, gdy nie klikaliśmy już długo, wbić no tak naprawdę 4 levele na 400 plus, no to jest duże osiągnięcie. Może tutaj jeszcze do tego 850 sobie polecimy, no to w teorii jest strata golda. Do kolejnego wojownika może, i to jest kolejny wojownik z tego co widzę. Dobra, 850 pękło, więc jak najbardziej spoko. Okej, to by było chyba na tyle. Dobra, nagrywam to już po odcinku, bo standardowo podpaliłem się i zapomniałem, żeby pokazać wam te lożki, które zapisywałem tak przez cały odcinek. Także tutaj sobie na szybko przelecimy, jak to wyglądało i jak tutaj pokonaliśmy właśnie tych przeciwników. Oprócz tego na czacie jeden z kolegów tutaj z gildii napisał mi, i w sumie teraz to do mnie dotarło, że wbiliśmy 6 miliardów punktów doświadczenia, więc no to jest naprawdę bardzo dużo, no 4 levele, każdy 1,5 miliarda, łatwo to obliczyć, także no sporo, ale dobra, lecimy tutaj na szybko jeszcze te lożki. Willy Rexa widzieliście na początku, Alvaro, tak, wojownik mu nie zrobił za wiele.
tutaj ładny krytyk, no ale też nie za wiele. No i 148 milionów, ale bo to jest mag w sumie, no to padł na kryta zwiadowca też, Kunegunda w sensie. No i my, seryjka wcale nie taka długa i pokonany. Dobra, kolejny, Polterra. Polterra tutaj pewnie też wszystkich na hita zdejmie. Tutaj akurat te pachołki, jeżeli chodzi o walkę z magami, no to nie mają za wiele do powiedzenia, ale my nie daliśmy się w ogóle drasnąć, też kilka ciosów, dosłownie tam 4 czy 5 nie liczyłem i pokonany. Dobra, Paszcza Taurona, to jest 19 w Hemoridorze i tutaj możemy liczyć, bo to jest raz, dwa, trzy, okej, okay. Raz, dwa, trzy, też nic, raz, dwa, trzy, cztery, okej, okay. Czyli nie będzie tu jakiejś długiej serii, już widać, tylko tak po kawałku go dziubaliśmy, te mocne kryty siadały, no i padł, więc spoko. Myślałem, że to będzie jakaś fajna seria, bo to jest Paladyn, nie? Zobaczcie, że on ma dużo HP i tak dalej, więc myślałem, że coś będzie lepszego, no ale nieważne. Necromancer. Necromancer to jest wojownik i tutaj może coś będzie, chociaż 400 milionów, jak na naszego berserka, raz, dwa, trzy, cztery, okej, okay. Raz, dwa, też nic, teraz nic, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 10 ciosów z rzędu. Jak widzicie, wystarczyło to, żeby go pokonać, także spoko. 300 milionów kolejne zainkasowane i teraz mamy już strefę mroku. Znowu pająki, tu nie zrobił za wiele. Tutaj dwa kryty posłał Maguś, więc spoko. 270, ile ta zrobiła? Też nie za dużo, ok. Czyli my tutaj znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem, ok. No i na koniec kryt za 105 milionów prawie i pokonany. No te kryty tego berserka to jest naprawdę coś pięknego. Strasznie się fajnie na to patrzy, jeszcze zwłaszcza jak on pośle taką, wiecie, serię ciosów i tylko krytycznych. No ale spoko, dobra, jak to tu wyglądało? Kapelusz gadki to ten, co padł za grzyba. O, wojownik mu to nawet sporo zbił. On tu w sumie nie jest wcale jakiś mocny, to już powinniśmy go dawno zrobić. No Maguś tak sobie, 306 milionów, Kunegunda 30 tam 5 zbiła, więc nie za wiele. No i jak wyglądała nasza walka? Policzymy, raz, dwa, trzy, cztery. No i tutaj 3, jeden uniknięty. Ale spoko, też pokonane, więc jakiejś serii kosmicznej nie było. Piekielny Peter, zobaczmy, 302 miliony, no ten mu za wiele nie zrobił. Maguś tutaj dwa mocne kryty, no ten Maguś coś zaczyna robić nareszcie, więc spoko. No jak Kunegunda, 194, no Kunegunda mu za wiele nie zbiła, 4, 5, okej, 5 osób, raz, 2, 3, 4, 4 i teraz mocny kryt, dokładnie, minus 95 tysięcy, no więc też to było bliskie, ale grunże padło. Gruboskórny Gerd, to jest mag, więc tutaj wszyscy pewnie na hita padli, oprócz nas, od nas padł on na hita za to. Raz, dwa, trzy, cztery, myślałem, że trzy, ale ten trzeci był zwykły, no i jeszcze na koniec krytyczny i pokonany. Dobra, i ostatnie, Puszuś zwiadowca w uświęconej tradycją Szkole Magii. Tutaj unik, dobra, przewinimy. No wojownik coś tam zrobił, Maguś wygląda na to, że też, a nie, tutaj niestety kryt, ale ten drugi jakby był krytyczny, to by zrobił naprawdę sporo. No i jak Kunegunda, tutaj miała około, no Kunegunda za wiele nie zrobiła. No i my tutaj seria jakaś ciosów, tam około 8 chyba, 7 może. No i tutaj zobaczcie, same krytyki, 103 miliony, 77 buły, 2,5 miliona nam zostało, ale grunże pokonany. Dobra, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o lochy, tak to wyglądało i zapraszam do dalszej części odcinka. Ja wam dziękuję za odcinek. No odcinek z berserka jak zwykle emocjonujący, dużo się tutaj podziało, także jestem jak najbardziej usatysfakcjonowany z tego odcinka. No bardzo tu odskoczyliśmy Moraxiemu, Pawszemu, jedynie Komandos tak naprawdę nas tutaj ładnie cały czas motywuje, żeby tutaj ten level jako tako wbijać, no i też sporo statystyki nam spuchły, także jest git. Dobra, to by było na tyle, ja wam dziękuję za odcinek, dziękuję wam za oglądanie, już się długo szykowałem do tego odcinka z berka, no i wyszło coś fajnego. Teraz kolejny przestój, co my tu mamy do ubicia? No na pewno to tornado dalej może lecieć, także jak tutaj sobie opróżnimy ekwipunek, to znowu pewnie coś nagram z tego berserka. Oprócz tego ten Hemoridor i ta Szkoła Magii, wydaje mi się, że to będzie do ubicia. No i jakoś na dniach powinniśmy, no bardziej na, powiedzmy, przeciągu miesiąca, może dwóch, powinniśmy tą strefę świata już w całości ukończyć, więc to też będzie na pewno jakieś tam fajne osiągnięcie, ale to wszystko w swoim czasie. Ja wam po przebraniu też na pewno, bo tutaj jak możecie zobaczyć, broń mamy akurat świeżą,
ale cały ekwipunek mamy z 387 levela i 21 aury. Na ten moment mamy aurę 24 jutro i oprócz tego mamy już 408 level, czyli bardzo dużo tych leveli już niedługo, w sumie to 21 level już byliśmy, także bardzo dużo te itemki będą nam dawały bardzo dużo statystyk, ale to już tak jak mówię, na spokojnie na epiku tam się poprzebieramy. Dobra, to by było na tyle, dziękuję wam za odcinek, dziękuję wam za uwagę, za oglądanie, zostawcie kciuka w górę, jeżeli się podobało, zostawcie subskrypcję z dzwonem standardowo, zostawcie komentarz, wbijajcie na Discorda dla widzów w opisie albo w przypiętym komentarzu i tyle, raz jeszcze dziękuję, trzymajcie się i cześć.